Jak już wiemy, jak rozmasować i zadbać o podudzie, przechodzimy na duże mięśnie na udo. Zaczniemy od odwodzicieli. Położymy się na boku i tutaj nad biodrem szukamy tak samo bolesti. Jak już to rozpracujecie, idziemy po całym paśmie. Tutaj aż do bocznej strony może nawet wejść na wysokość kolana tu i później to już było rozpracowane tutaj przy strzałce. Tak samo można się położyć z przodu. Prosty uda, cały czworo głowy. Tutaj zazwyczaj będzie bolało albo na górze, albo tuż nad kolanem. I tak samo bok. Bok robimy, jedziemy się do przodu i ta noga, którą chcemy rozpracować, idzie na bok. Okay. I piłeczką bardzo fajnie można rozpracować cały tył. Pomiędzy dwugłowym półbłoniastym kuścienistym rozbijać i tak samo wejść tutaj na pośladek. Siadamy albo nogę tak, albo tak. Kowaty. Cały tyłek. Jedną stronę, tak samo potem drugą stronę. Piłkę zostawiamy, bierzemy wałek. Zaczynaliśmy od boku, tutaj też. Noga na dole jest prosta. Dobrze. I jedziemy w dół. Jak podniesiecie dwie nogi, będzie większy ciężar. Ta noga z przodu. I rotujemy trochę w jedną stronę, trochę wewnątrz. Potem przód uda. Zaczynamy tuż nad kolanem. I w dół. I przy tym miejscu możecie dołożyć rurkę. Czyli zdjęcie. Istotne, żeby nie zapalać się. To też na zdjęciu brzuchu. Tak jakbyście byli w planie. Ok. I przyśrodkowa część. Kładziemy wałek w taki sposób. Noga w odwiedzeniu. Tak samo, można dodać ruch. I pilnujemy cały czas napiętego brzucha, żeby naprawiając nogi, nie zrobić sobie krzywdy z kręgosłupem. Tylna część, tak jak powiedziałem, na wałku to będzie ciężko zrobić, ale też można. Ok, całą nogę już mamy rozpracowaną. Teraz zastosujcie się do tego z 2-3 razy w tygodniu. Popracujcie nad tymi nogami i na pewno będzie efekt. Lepiej się będzie biegało. Powodzenia. Są nieprzystosowane i tutaj... To są nie co? Co one jeszcze stosowane? Pijaku. Hejo. Jak tam z łydkami? Już zastosowaliście te moje porady, rozmasowane są i mięciutkie? Czy nie? This is great.